przyjechaliśmy dzisiaj z kilkoma sportfreakami, z Mariuszem, gościnnie z Agatą na tor kolarski. Chcieliśmy spróbować swoich sił, może bardziej doświadczyć czegoś nowego. Jeździmy na rowerach różnych, ale na torze kolarskim jeszcze nigdy nie jeździliśmy. Wydaje się być dosyć stromo, ciężko się tutaj utrzymać. Zobaczymy, jak będzie na rowerze. Poczekaj, Artur. Idziesz do mnie, czy ja do ciebie? Robi wrażenie ten tor, nie? Ten wiraż. Robi naprawdę duże wrażenie. No jest betonowy, więc jakikolwiek upadek kończy się niebym szlifem. Nie chciałbym go dzisiaj zabić. Ale próbujemy, tak? Próbujemy, jasna sprawa. Raz kozie śmierć, sport Freaks. I Jack Artur Polska! Dzień dobry, w dzisiejszym odcinku jestem gościnnie w Sportfreakach. No niestety właśnie składałam moją kandydaturę, żeby zostać Sportfreakiem, bo lubię robić różne sporty. Na przykład dzisiaj przyszłam sobie z moimi kolegami Sportfreakami na tor kolarski. Jest on najbardziej pochylony w ogóle w kraju całym. Ma kąt nachylenia 90 stopni. No nie wiem, jak to będzie, ale mówią, że podobno siła odśrodkowa jest tak mocna, że po prostu jak nie będziemy na 90 na godzinę, to generalnie spadniemy z tego, o Jezus, jak ciężko podejść w ogóle pod tą górę, to jest tu 90 stopni nachylenia, więc generalnie, no zobaczymy, jak to będzie. Oh my god, to jest strasznie, naprawdę, teraz jak patrzę tak w dół na reżysera Latkowskiego, to wydaje mi się, że jest to po prostu coś niebywałego. Jest po prostu jak na Hyperionie w Energylandii, no jest po prostu masakra. Więc zaraz na filmie zobaczycie, jak to będzie wyglądało, jak będziemy jeździć. Przyszliśmy tutaj dzisiaj dlatego, że zostały 3 dni do Igrzysk Olimpijskich, jak wiemy. Najlepszą formę robi się w 3 dni. Pierwszy dzień nauka, drugi dzień trening, trzeci dzień odpoczynek. Więc no dzisiaj właśnie się nauczymy jeździć, żeby jutro przytrenować mocno. No i start na Igrzyskach w kolarstwie torowym. Że co ci się zmęczenie zrobiło? Z nerwów. Może wydawało mi się, że jadę tak szybko. I jak? Mega. Ale tutaj faktycznie sprint chyba lepiej wchodzi niż jakieś długie jazdy. Zależy. Zależy od przełożenia, zależy od twojej kondycji, zależy... Długie dystanse, ostatnio 50 km tutaj się uparłem, żeby zrobić. Co ty gadasz? Ogólnie sportfreaki się zajebiście spisali. Dali sobie oczywiście radę. Pierwsze kółko to był strach w oczach, ale pierwsze 2, 3, 5 kółek poczuli wiraż, poczuli tą pochyłość naszą wrocławską i te nasze 200 metrów betonu, więc dali sobie świetnie z tym radę. I co? Zapraszam na kolejne przyjazdy, na potrenowanie. Tak jak wspominałem, tutaj można wszystko zrobić. Ładne zachody słońca są też tutaj u nas, więc można też śmiało przyjechać w każdy czwartek, po prostu przyjechać do nas, posiedzieć nawet, pogadać, popatrzeć, jak inni jeżdżą, złapać zajawkę jako na razie oglądająca, może na następny tydzień przyjechać już jako jeżdżący. Mamy rowery w swojej flocie, które możemy udostępniać, więc wystarczy do nas napisać. I też dopiero co ruszamy z cyklem zawodów. Najbliższa sobota będą zawody od 10 do 16. Będzie sprint, będzie longest lap, czyli właśnie taka stójka przez 3 minuty około i później jedno okrążenie, więc też ciekawa konkurencja. Będą wyścigi takie wspólne, eliminator, scratch i sprint i 200 metrów zwrotnego, więc będzie dosyć ciekawie na tym naszym, nasza beczka. Siła i nasza wrocławska beczka, najkrótszy tor w Polsce. Do zobaczenia.